Cześć, tu Kasia Kiedrzynek, oglądacie program Oko w Oko. Kiedy pierwszy raz kopnęła piłkę, wiedziała, że to jest to, a potem poszła za ciosem. Grała w Motorze Lublin i Górniku Łęczna, skąd trafiła do piłkarskiego raju, czyli Paris Saint-Germain. Z tą drużyną zagrała w finale Ligi Mistrzów, dla siebie nieszczęśliwego. Kiedy spotkaliśmy się w Warszawie, opowiadała o sobie, karierze i o tym, że kobietom w futbolu wcale nie jest łatwo. Chciałbym, żebyś przetłumaczyła, dobrze? To będzie w obcym języku. Loco, loco, dego, bam. Co to znaczy? No, że piłka, coś tam z piłką, idziemy na dwór. To mój tatuś chyba miał coś do powiedzenia w tym temacie. Tak, to taka maleńka Kaśka mówiła do tatusia, loco, loco, dego, bam. No taka jest właśnie chyba moja historia, od tego chyba wszystko wyszło, że gdzieś tutaj, no wszyscy już o tym wiedzą chyba, że tak właśnie tata mówił do mnie. Ja tak mówiłam do taty, kiedy chciałam wyjść na dwór, chciałam pograć piłkę. No to był taki mój pierwszy język obcy, który znałam. I bam to była piłka? Tak. Bam to zwykle jak dziecko, jak się przewraca, to mówi bam. No, ciężko jest mi w tej chwili wyjaśnić, dlaczego tak było, a nie inaczej. Natomiast no mówię, no pierwszy obcy język, nie znałem go jeszcze zbyt dobrze. Drugiego się uczyłam, byłam w trakcie, więc... W tej historii, mimo wszystko, mnie interesuje mnóstwo rzeczy, ale w tej historii chyba najbardziej interesuje mnie to, że ty chciałaś strzelać gole. A teraz jesteś w zupełnie innej roli, zupełnie innej. I ciebie bolało strasznie to, że jesteś na początku, że jesteś postawiony na bramce. Bardzo bolało, bardzo. Ja z tatą miałam bardzo wiele właśnie, bo tata był jako kierownik w Motorze Lublin, czyli w mojej pierwszej takiej profesjonalnej drużynie. Jeździł z nami na mecze, był tam z nami, a no ja bardzo chciałam te bramki strzelać. I strzelałaś, lubiłaś. I strzelałam. To. Ja byłam, jestem urodzoną dziewiątką do tej pory, mimo że nie, jestem już... Jak tak, urodzoną? Oczywiście. No jesteś urodzoną bramkarką. Nie, dziewiątką, że bramkarką jestem, tak w sumie wyszło, bo jak to zwykle bywa, nie miał kto bronić, a tata bardzo mnie naciskał, że po prostu mam na tej bramce stać, bo na tym lepiej wyjdę. No i miał rację, tak? Z czasem mogę to powiedzieć, przyznać. Ale że... jesteś dziewiątką. Ale tak, ale gdzieś tam jednak we krwi są jeszcze te jakieś tam właśnie te zalążki dziewiąteczki, bo gdzieś tam wiadomo, że w polu karnym ustawić się potrafię, nie tylko w bramce, ale i właśnie strzelając te bramki. No i właśnie no, tak wyszło, że gdzieś tam grałam jako bramkarka i grałam też jako zawodniczka. Był też okres, gdzie byłam najlepszą strzelczynią w lidze, grając jako bramkarka. Nawet właśnie przez ten przymus, który no, na tacie wybierałam presję, grałam jedną połowę jako bramkarka, a drugą jako napastniczka, więc miałam okazję te bramki strzelać. Cudowne, cudowne połączenie. To jest tylko możliwe w piłce dziecięcej, prawda? Czy tak. Nieprofesjonalnej. Dokładnie. Że połówkę na bramce, a połówkę w polu. Nigdy później nie pomyślałaś sobie, żałuję, że nie jestem tą dziewiąteczką? Było tak. Czasem do dziś sobie tak myślę, że czasem bym się zachowała nie wiem, byłabym w sytuacji jakiegoś napastnika czy napastniczki, zrobiłem to lepiej. Tak mi się na mnie wydaje. Wiem o tym, że jakbym weszła w to pole karne, to mogłabym w piłkę nie trafić ewentualnie. Bo wiadomo, że gdzieś tam ta wprawa, która była jakaś forma z dzieciństwa, wiadomo, że na nią trzeba było bardzo długo ponownie pracować. No ale... No nie wiem, no, zapomniałam pytanie. Powiedz mi, to ci się często zdarza? Co? Że zapominasz pytania? Tak. Że szczególnie jak dużo nagle? Mówię. No, tak? Szczególnie jak dużo mówię, jestem w jakimś tam temacie za chwilę oho, zapomniałam jakie było pytanie. Ale w ogóle, że ci się wątek urywa nagle, pstryk, nie ma? To no nie, jest tak, często, dość mocno. No. Szczególnie zdarza mi się to przy wywiadach właśnie przez telefon, gdzie gadam i zapomnę, a tu mi się zdarzyło pierwszy raz, jestem w szoku, nie wiem czyja to wina, ale no zapomniałam. No dobrze, a skoro o piłce, to wszystko to jest wina na taty, że był bramkarzem, że bronił jeszcze jak byłaś mała, to wszystko przez niego, że ty jesteś w świecie futbolu? Nie, ja właściwie nie wiem czemu tak jest, ja w sumie nie miałam nigdy takiego jakby... przykładu tak naprawdę, tak? Bo ja wiadomo, jak zaczynałam grać w piłkę, to nie wiedziałam o tym, że jeszcze tata grał jako piłkarz, gdzieś tam próbował coś tam bronić. Więc ja śmieję się, że ja już byłam urodzona z piłką, więc gdzieś tam ta piłka przy nodze była zawsze. I no nie miałam takiego właśnie, takiej osoby, która mogła mnie zarazić tą miłością do futbolu. Wiesz, jak to jest, bo czasami jest tak, że tata czasami bardzo chce mieć syna. Jak rodzi mu się córka, to myśli sobie, nie, no dobra, spróbuję z tą piłką, zobaczymy jak to wyjdzie, pójdziemy pokopać, nie? A mama wtedy mówi, kup jej różową sukienkę, kup jej, dlaczego dresy, a nie sukienka, nigdy tak nie miałaś? No niestety u mnie było tak całe dzieciństwo właśnie, miałam być Jasiem,
albo Grzesiem, są dwie wersje, więc tacie po części to wyszło, bo no, nie jestem chłopcem, jestem dziewczyną, kobietą, a gra w piłkę, więc myślę, że złego złego wyszło mu to na dobre. No właśnie tak było, że tata gdzieś tam próbował pchać mnie do tej piłki, to on mi kupował te pierwsze korki. Babcia kupowała pierwsze piłki, pamiętam co urodziny miałam, tak, babcia była, która kupowała mi piłkę za 9,99 zł, taką biało-czarną biedronkę, tak, tak, także była taka piłka, właśnie babcia kupowała piłkę, a tata zazwyczaj kupował korki, a mama no chciała po prostu, żebym gdzieś tam jakieś takie dziewczęce sporty mogła uprawiać. Grałam w piłkę ręczną, więc była za tym jak najbardziej. Mm-hmm. Chodziła na treningi, jeździła też ze mną. Natomiast no, przy tej piłce no, to trzymał mnie tata. No a potem już i mama się przekonała, więc już potem nie miałam z tym problemu. No tak, to musiało trochę czasu minąć, żeby się przekonała, ale myślę sobie, że jak każda mama to mogła trochę cierpieć, że właśnie nie lalka, nie wózek, nie wiesz, plecenie warkoczyków czy wianuszki latem, tylko gała i na boisko, nie? Znaczy lalki też były też wózeczki z lalkami, no a to, że długo nie wytrzymały w moich rękach, no to już inna sprawa, tak? Co znaczy? No traciły lalki głowy, wózki traciły kółeczka, przerabiałam je jakoś, nie wiem, psułam je po prostu. Natomiast piłki nie dało się zepsuć, dało się tylko z nią robić fajne rzeczy, więc myślę, że to mnie zainteresowało mocno. A wianuszki też robiłam. Nie byłam w tym najlepsza, ale robiłam. Ty jesteś zadzior, prawda? Oj tak. Ja to sportu walki mi się nadawała. A przecież masz za sobą karate, zdaje się, nie tylko karate. Tak, i boks, ale niestety z boksu zostałam wyeliminowana, bo byłam zbyt agresywna. To znaczy? No po prostu. Bryłeś jak Tyson? Nie, no trzeba było gdzieś tam uderzać, tak, pięściami, a mi tam te nogi gdzieś tam po prostu już biodra pracowały i low kicki, high kicki już chciały iść, nie, ale nie, no. Chciał bardzo trener z boksu, pamiętam z MKS Kalina, był taki klub właśnie sportowy, gdzie tam mieliśmy na osiedlu. Tam zaczynałam grać w piłkę, to był pierwszy taki klub, można powiedzieć. No i tam właśnie trener powiedział, przyszedł do taty i powiedział, że Krzychu, daj mi swoją córkę, ja z niej zrobię mistrzynię Polski. No i byłam, no, chodziłam na treningi, no ale potem stwierdziłam, że no, do boksu też trzeba być opanowanym człowiekiem, a wtedy jakoś tak mi to nie szło. Transfer z Górnika, jak to brzmi? Transfer z Górnika Łęczna do Paris Saint-Germain. To jest w ogóle przejście, co? No jest, no powiem szczerze, że w największych marzeniach nie wyobrażałam sobie, że będzie to wyglądało aż tak. Czyli jak? No, że tak właśnie, że z Górnika Łęczna do Paris Saint-Germain. Nie? Szok. Tak... No, był to dla mnie też szok, bo pamiętam, że na początku odmówiłam. Odmówiłam, miałam propozycję pierwszą, mogłam wyjechać jeszcze rok wcześniej, ale no odmówiłam, stwierdziłam, że nie pamiętam dokładnie, jakie miałam powody ku temu, ale tam już zganiałam coś na studia, że bez koleżanek będę, takie tam młodzieńcze jeszcze problemy i stwierdziłam, że po prostu nie wyjadę, bo nie jestem na to gotowa. Po czym po 2 tygodniach tak sobie siedziałam, zreflektowałam się i pomyślałam sobie, kurde, Kacha, coś ty zrobiła. No i od tamtej pory codziennie normalnie modliłam się i to naprawdę się modliłam, żeby do mnie jeszcze raz napisali, zadzwonili. No i w końcu po roku się udało, pojechałam na testy i tam już potem powiedziałam, że okej, nieważne co się będzie działo, przechodzę, pojadę do Francji, do Paryża, no i tam już jestem od 6-7 lat. Mhm. A teraz masz kontakt do 2020 roku, tak, prawda? No dobrze. To jakbyś mogła, wiem, że chciałabyś więcej wymienić, ale jakbyś mogła takich 5 różnic znaczących wymienić między Górnikiem, między światem polskim, a światem światowym. No pierwsze to wiadomo, każdy o to pyta, każdy chce wiedzieć, to są pieniądze. O, no dobrze, skoro mówisz o pieniądzach, ile zarabiasz? No to co, to nie wiem, może kiedyś. Marzę o napisaniu biografii, więc może jak napiszę biografię, to wtedy powiem, na razie za wcześnie. Dużo? Mało? Więcej niż piłce kobiecej w Polsce. Więcej? Tak. Czytałem kiedyś, że to trzeba tylko zmienić walutę z polskich na euro i to już jest ten przelicznik, że po prostu 4 razy więcej niż w Polsce. Mniej więcej tak jest? Tak, no, można to powiedzieć? Chyba każdy by tak miał, nie? Mhm. No tak, tak, oczywiście. No, tylko tak zgaduję, tak? Tak jest? No, nie no. Coś w tym jest? To zależy gdzie, zależy jak. Wiadomo, że euro, nie wiem jak teraz stoi, ale chyba dobrze, więc podobno 4 razy więcej. Już nie pamiętam, ile miałam w Polsce, więc nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o te punkty jeszcze, to wiadomo, że infrastruktura, samo podejście klubu do piłki kobiecej jest to naprawdę profesjonalne. Co mogę jeszcze powiedzieć? Zainteresowanie. Zainteresowanie właśnie, no ogromne. Różnica jest. W Łęcznej nie ma żadnego, a tu jest ogromne? Znaczy może nie powiem, że żadnego, ogromne. Ale w porównaniu do tego, co się dzieje we Francji, na przykład przy naszym klubie, no to myślę, że bardzo małe jest zainteresowanie piłki kobiecej w Polsce. No bo u nas jest taki boom, szczególnie gdzie teraz pokazali się kibice z pierwszego zespołu, czyli ultrasie, tacy prawdziwi kibice Paris Saint-Germain. No i to ciągnie za sobą, nie? Jakieś tam
profity. Śmieję się, bo widziałem kilka filmików, jak trzymasz tych facetów, wiesz, pod pantoflem straszliwie, oni są w tobie zakochani. No, też mi się to obiło o uszy i odczuwam też to, bo... To jest miłość po prostu, no umówmy się, no czym się kupiłaś, czym? Myślę, że sobą. Ja jestem prawdziwa, nie wstydzę się ich, nie wstydzę się przywiązania do barw klubowych. Lubię spędzać czas z kibicami bardzo, bo gdzieś tam też zawsze od małego mnie to gdzieś tam ciągnęło. No i zawsze po meczu po prostu spędzam z nimi chwilę czasu, chwilę porozmawiam czy pośpiewam. Wydaje mi się, że jest to ważne. A ile osób przychodzi na mecz ligowy? Taki zwykły mecz ligowy. Nie mówię mecz na szczycie, średnio. Ile przychodzi osób? Oj, to zależy. Jak gramy, to się mówi po polsku z ogórkiem takim, to tych kibiców nie ma za wiele. No teraz grałyśmy z ostatnią drużyną spadkową, która spada do drugiej ligi. No to tam nie wiem, ile mogło być osób, około 500. Zgaduję, że najtrudniejszy moment w Paryżu i być może nawet do tej pory w twojej karierze to jest ten finał z Lyonem. Mhm. I ten rzut karny, którego nie wykorzystałaś. Strzeliłaś za lekko. Obok. Co? Czemu się śmiejesz? Śmieję się, bo to strzałem nie można było nazwać. No ale całe okoliczności tej historii, tak? To jest finał 0-0, bronisz świetnie, bronisz rzut karny w serii 11. Tego ludzie może nie pamiętają. Pamiętają najczęściej, no podeszła i nie strzeliła, prawda? No niestety tak to jest. To mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy był to najtrudniejszy moment. Ciężko było się z niego pozbierać. Ciężko było, bo bardzo dużo ludzi o tym wspominało, co chwilę pytało, oceniało mnie jako osobę, jako piłkarkę, jako człowieka. I był to ciężki moment, nie bowiem. Ciężko było sobie z tym poradzić. No nie fajnie, nie? Że tam też sama dobrze wiem o tym, że zagrałam dobry mecz, że gdzieś tam ja osobiście przy moich umiejętnościach gry nogą, jak na bramkarkę, to tego karnego powinnam strzelić bez problemu. No ale gdzieś tam jako typowa dziewiąteczka. Jako typowa dziewiąteczka, dokładnie. No nie udało się, tak? Wiadomo, że też okoliczności były dziwne, nieciekawe, bo ja nie wiedziałam, że tego karnego będę strzelać. Dowiedziałam się dopiero, jak była moja kolej. I ja już biorąc piłkę wiedziałam, że tego karnego po prostu nie strzelę, po prostu wiedziałam, tak? Bo wiadomo, że do obrania rzutów karnych nie trzeba się tak przygotowywać, jak do ich strzelania. Tego strzała nie nazwę, tak, bo gdzieś tam odpięty mi się odbiła ta piłka, można powiedzieć. No. A dlaczego tak? Co zdecydowało? Byłaś spięta, zdenerwowana? Znaczy, to na pewno. Czy po prostu kępka trawy? Nie. Wydaje mi się, to był stres. Też potem oglądając wideo widziałam po swojej twarzy, że po prostu gdzieś tam ten stres był i to dość duży. Tu się nie ma oczekiwać, każdy ma stres. To jest finał Ligi Mistrzów, to jest karny, który może zadecydować o tym, czy wyjedziemy z pucharem, czy nie. Nie wiem, jakby się potoczyły losy, gdybym to nie ja strzelała, gdybym ja została w bramce, strzelałyby inne zawodniczki, które powinny strzelać tego karnego, a nie ja. Może gdybym wiedziała na przykład, że będę strzelała tego karnego, coś bym, jakiś scenariusz mogłabym sobie w głowie ułożyć, natomiast nic nie chcę szukać wytłumaczenia, ale wiem, że powinnam to zrobić lepiej. Nie udało się, liczę, że będę miała jeszcze okazję do karnego podejść, wtedy go strzelę. Czy w ogóle długo w tobie to się działo? Bardzo długo. Bardzo długo. Bardzo długo ludzie nie dali mi po prostu żyć w spokoju, nie dali mi po prostu grać w piłkę. Za każdym razem w sumie zaczynając ligę po tym finale, to ja się bałam popełnić błędu, ja się bałam grać, nie mówiłam o tym nikomu, ale myślę, że teraz już jest czas na to, że można po prostu to powiedzieć, że gdzieś tam no bałam się popełnienia błędu, tak? Bo bałam się po prostu, że ludzie mnie zjedzą. Bo zjadali mnie, mimo że po tym karnym już trochę czasu minęło, tak? I gdzieś tam ta opinia dalej się ciągnęła, tak? Że gdzieś tam tego karnego nie strzeliłam. Też nasze serwisy polskie oceniają mnie jako antybohatera, nie wiem, nie oglądając meczu, a słysząc o niestrzelonym karnym. Nie było to fajne, bo gdzieś tam człowiek też oczekuje wsparcia, ale miałam to wsparcie właśnie od kibiców. Ten moment chyba najtrudniejszy to jest pójście do szatni po tym wszystkim, tak? Już po finale. No bo trzeba znieść ten ciężar spojrzeń koleżanek, chyba że było inaczej, że czułaś wsparcie także od dziewczyn z zespołu, jak to było? Nie, to było bardzo ciężkie. Ja też pamiętam, wróciłam do szatni zapłakana oczywiście, bo dla mnie to był szok, niedowierzanie. I no, ja mam emocje ogromne i też wiedziałam, bo dziewczyna, że te miały dziewczyny po prostu łzy w oczach, płakały. No i też ciężko było spojrzeć w oczy, powiedzieć przepraszam, nie? No zawaliłam, więc nie było to łatwe, ale też wiedziałam, że mam w nich wsparcie, tak? Bo zaraz po niestrzelonym moim karnym i strzelonym karnym przez bramkarkę Lyonu nie było takiej w ogóle chyba opcji, że one gdzieś tam, nie wiem, padły na kolana czy coś, tylko wszystkie przybiegły po prostu do mnie, nie? Mhm. No więc to był taki moment rewelacyjny, tak? Ja w sumie o tym zapomniałam z biegiem czasu, z tymi emocjami, które miałam w sobie. I dopiero po jakimś czasie znalazłam zdjęcie, gdzieś ktoś mi wysłał, właśnie gdzieś tam stoję załamana, oparta rękoma o kolana. No i one były obok mnie, nie? Tak jakby, że nie dały mi się załamać, nie? I pierwsze co zrobiłam oczywiście po meczu, wszedłam do autokaru, przejrzałam wszystkie media społecznościowe, żebym wiedziała od razu o co chodzi, żebym była gotowa na to wszystko.
No i co? I potem poszliśmy na piwo. I koniec. No i potem trzeba było dalej z tym życiem radzić sobie, nie? No trzeba. Przygotowując się do rozmowy z tobą, przeczytałem całkiem niedawno, że to jest dla mnie szok, że reprezentacja, podkreślam, reprezentacja na mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy leci tanimi liniami. Wierzyć mi się nie chciało, wiesz? Naprawdę, biorąc pod uwagę, jak wygląda pierwsza reprezentacja, że to jest charter, że to jest według zaleceń trenera, wszystko jest podporządkowane, to tutaj ten rozdźwięk jest szokujący. No rozdźwięk tej sytuacji był dość duży, tak? No też nie ma co się oszukiwać, to był też przypadek, tak? Że akurat ten lot się opóźnił o tyle godzin akurat, że nie miałyśmy tego treningu przedmeczowego. Po czasie można jakieś szukać tam, wiadomo, jakichś tam małych detali, ale to... Ale poczekaj, i tak byście leciały tanimi liniami. I tak byśmy leciały być, może, nie chodzi, wiem. O to chodzi. Myślę, że nie jest to największy problem. Myślę, że też to wiele zależy od nas, tak? Jeżeli nam uda się osiągnąć jakiś dobry wynik, też to się wszystko zmieni, tak? Bo tutaj nie ma co się oszukiwać, ale mamy naprawdę duże wsparcie od związku, od pana prezesa Bońka, od wszystkich dyrektorów, dyrektora Majewskiego, że są, że widać, że im zależy. I to wiemy, bo widzimy się z nimi czasami, mamy okazję porozmawiać, wiemy jak to wygląda. I też ale widzimy zmiany. Ale jednak nie były. No były, no nie wiem, czy jakby, nie wiem, reprezentacja Polski miała lecieć z Bydgoszczy do, nie wiem, do Szkocji leciałyśmy, do Glasgow. No to w sumie może oni tam może lecieli innymi liniami, no ale my akurat byłyśmy w jakiejś tam lokalizacji, nie pamiętam dokładnie gdzie byłyśmy, ale gdzieś pomiędzy, tam było najbliżej. Ja ci powiem, jakby było. Byłby czarter po prostu. Nie byłoby szukania lotu nawet rejsowego. To trochę też chyba boli, prawda? I trochę przeszkadza, że jest się jednak na... No, nie jest się na tym samym poziomie, jest się jednak półka bądź dwie niżej. Znaczy też poczekajmy, nie śpieszmy się z tym. Też nie oczekujmy od związku latania na każdym czarterem, bo my też czarterami latamy. Byłyśmy w Czarnogórze, będziemy... być może lecieć teraz na mecze eliminacji Mistrzostw Europy, więc my też takie warunki mamy, oczywiście nie na każdy mecz. No sorry, no to jest, porównujemy się do pierwszej reprezentacji męskiej. A nie powinniście? Kurczę, no fajnie byłoby, jakby można było w jakichś tam aspektach porównać się do męskiej reprezentacji, natomiast nie oszukujmy się, że reprezentacja pierwsza mężczyzn to jest, kurczę, no... No wizytówka, tak? Nasza, najlepsi zawodnicy, niesamowicie wielkie kontrakty, to oni się tego, można powiedzieć, że oczekują od tego, tak? Oni od związku, że będą mieli takie po prostu warunki, no a u nas... Przepraszam? A u was... No sorry, no to jest piłka kobieca, no nie możemy porównać piłki męskiej do kobiecej, to zawsze będzie różnica. Sama powiedziałaś, że różnica jest tak, jeśli chodzi o kwestie fizyczne, o szybkość, o masę, finansowo tak? Również. I finansowo również. No ale organizacyjnie no, to już nie musi być takiego rozdźwięku. No same finanse i organizacja to mówi sama za siebie, tak? Skoro gdzieś te finanse mamy mniejsze, no to wiadomo, że organizacyjnie też mamy mniejsze możliwości. No dobrze, to konkretne pytanie. Masz jedną koszulkę na całą eliminację, czy masz jedną koszulkę na każdy mecz? No, chciałabym skłamać, ale niestety na eliminacji to nie wiem, czy jedna, czy może trzy. Mamy trzy kolory, nie? Mam trzy kolory. No, niestety po jednej, niestety. No, ty masz trzy, bo jesteś w sojusz bramce, natomiast koleżanki mają, jak rozumiem, dwa komplety strojów, czyli mają strój wyjazdowy i dom. I koniec, prawda? Czy to jest okej? No, wydaje mi się, że tutaj w tej sytuacji no, fajnie byłoby, abyś miała te koszulki dla siebie, tak? My też gramy z bardzo dobrymi zawodniczkami i chcemy się tymi koszulkami wymieniać. Wiele ludzi nas pyta też o koszulki, fajnie byłoby po prostu je dać, tak? No, my musimy czekać niestety do końca eliminacji, jak to wszystko się zakończy, skończymy grać mecze i wtedy te koszulki dostaniemy. Natomiast to nie mamy takiej możliwości, że co mecz mamy jakieś tam koszulki, no i gdzieś tam, no na nie musimy czekać po prostu. Ale tak samo mamy też w klubie, nie? Nawet w PSG mamy tak, że jeżeli chcemy, nie chce nam się płacić za koszulkę na przykład, żeby ją kupić, żeby nam naprosowali nazwisko, to czekamy po prostu do końca sezonu. Naprawdę? W takim bogatym klubie? Z takim budżetem? No niestety to nic nie ma za darmo, nie? Chce się mieć koszulkę, to trzeba czekać do końca sezonu czasem. Okej, a premia jest za awans do Mistrzostw Europy? No, mam nadzieję, że jakaś będzie. A to ty jeszcze nie wiesz? A,
takie rzeczy to myślę, że dopiero się będzie ustalać, jak się będzie te Mistrzostwa Europy już grało. Bo na razie to jeszcze jest chyba... A za awans nie ma żadnej premii ustalonej jeszcze? Zaraz, eliminacje ruszają za chwilę, w sierpniu, wrzesień, tak? We wrześniu. No. Do tego jeszcze mamy jeszcze jedną kadrę w czerwcu. Okej, czyli wy cierpliwie czekacie. Tak. Okej. Na pewno będą jakieś ustalenia. W grę wchodziły, ale to może jeszcze nie teraz. Dwie koperty. Wybór należy do ciebie, powiem tylko, że wolałbym, żeby wzięła niebieską. No, ale jak weźmiesz czerwoną, też będzie dobrze. Ja no wezmę niebieską. Czuję, że będzie ciekawie. Dało mi się. I mam to przeczytać, tak? Ty tak, nie? Na głos i odpowiedzieć. Tak by było miło. A nie wiem, czy rozczytam. Och, ja też tego nie wiem. Spróbuj. Czy chciałabyś być przez jeden dzień Leo Messim? Nie. Dlaczego? Wolałam być Cristiano Ronaldo. Co wy z tym Cristiano Ronaldo? Przecież... Nie wiem. A dlaczego? Nie lubię Messiego, nie wiem czemu. Nie lubisz Messiego? Nie, wolę Ronaldo. Po co, obrotę zapuścił? Nie. Uważaj, co mówisz. Nie. Nie lubię, znaczy nie to, że nie lubię. Jeżeli miałabym wybrać, jeżeli jest takie pytanie, czy chciałabym być nim przez jeden dzień? Nie chciałabym, bo wolałam być kimś innym. Ronaldo, dobrze, okej. Bardzo nie lubię, gdy mężczyźni... A mogę to do tego później wrócić? Proszę. Futbol nauczył mnie pokory, o. No bo futbol nauczył mnie i ja odpowiadam, że pokory. I czy są dyscypliny, których kobiety nie powinny uprawiać? Nie. Wróćmy do mężczyzn. No i bardzo nie lubię, gdy mężczyźni się nie golą na przykład. Ekstra. Daj. Koniec tego pytania. Wolisz oglądać mężczyzn, sytuację, tak? Nie, ostatnio właśnie miałam sytuację, gdzie nasz fizjoterapeuta, wiadomo, we Francji się witał buziakiem, bo po prostu miał dość trzydniowy zarost i tak mi pokłuł, że stwierdziłam, że to wymyślę na szybko. Szczecinkę taką, ale no. Wiesz co, jeśli chodzi o ciebie, to mam wrażenie, że ty nie lubisz, na przykład nie lubisz takiego pytania, które mężczyźni lubią zadawać kobietom grającym w piłkę nożną. Wiesz, o jakie pytanie mi chodzi? Zaraz, bo jest wiele takich pytań. Jest takie jedno z takich... Aha, czy wymieniacie się koszulkami po meczu? Jezu. Prawda? Tak, tego nie lubię. Głupie pytania, o, bardzo głupie, nieprzemyślane. O, to już teraz mam odpowiedź. Tego nie lubisz u mężczyzn, tak? Głupich pytań, zadawania głupich pytań, na które są odpowiedzi proste. O. Bo co wyczuwasz w takim pytaniu, kiedy pada? Seksizm. Czego się mężczyzny pytają, no w sumie, bo wiedzą, że się wymieniają, tak, ale że wymieniamy się koszulkami i nie wiem, co by chcieli zobaczyć. Nie wiem, co ich tam, nie wiem, co to jest takiego interesującego w wymianie się koszulek, jeżeli się wymieniają, mężczyźni też często wymieniają się poza kulisami, czyli na przykład w tunelu. Więc nie wiem, co im tutaj tak ciekawi. Ale w ogóle spotykałaś się teraz, ostatnio, w Paryżu, czy w Polsce częściej spotykałaś się z takimi komentarzami seksistowskimi? Znaczy na pewno więcej jest gdzieś tam w Polsce, gdzieś tam ludzie po prostu nie rozumieją tego, że gramy w piłkę, nie chcą do tej pory tego zaakceptować, też mężczyźni tak mają przeróżne komentarze na temat naszej gry, czy też zresztą ja często widzę to na mediach społecznościowych na przykład, nie? Jakieś tam różne komentarze, gdzie tam śmieszy mnie to bardzo, bo ja bardzo lubię hejterów i takich ludzi właśnie, którzy mi źle życzą. Ja ich bardzo lubię, pozdrawiam ich serdecznie, bo bardzo mi dają taką motywację i po prostu chęć do życia aż, nie? Że te ludzie są i tak czasem też można zrobić coś na złość, czyli na przykład coś wygrać albo być czymś najlepszym, więc to jest fajne. A no mówię, w internecie się tam się z tym spotykam często, bo na meczach to wiadomo, jak przychodzi ktoś na mecz, to ktoś też się tą piłką interesuje, tak? No a dalej w internecie są ludzie, którzy tym się nie interesują. No i mają wielką moc i prawo do tego, żeby się wypowiadać. Nie? A to by się dostało kiedyś właśnie w ten sposób, że poczułaś się bardzo zraniona jakimiś komentarzami pod twoim adresem? Odebrałam to żartobliwie, ale ja pamiętam, jak była gala tygodnika piłka nożna i pamiętam, że jako pierwszy raz zostałam nominowana i wygrałam. No trzy razy już wygrałaś. Tak, trzy razy i to było za pierwszym razem, kiedy dostałam... W zamian za piłkarze dostawali jakieś tam bony na 2,5 tysiąca złotych. Ja dostałam kurs gotowania wołowiny w Woli Suchożebrskiej. O. Fajne. No, nie skorzystałam z tego. Może jeszcze kiedyś mi się uda. Nie wiem, czy to był roczny, czy jakiś wieloletni. To na poważnie? No poważnie. No i gdzieś tam się z tego śmiałam. Potem oczywiście media też się tym zainteresowały. Dla mnie to jest takie... No w jednym stopniu śmieszne, a w drugiej stronie przykre, no bo kurczę, no wysyłacie mnie ludzie na gotowanie wołowiny, nie? A też bym sobie chciała na przykład kupić buty. Ten pierwszy moment, kiedy przeczytałaś, że dostajesz taką nagrodę, to co sobie pomyślałaś?
Tego pierwszego momentu nie pamiętam, bo to były jeszcze emocje, wystąpienie przed taką ilością ludzi, przy mikrofonie, telewizja, te sprawy, to nie pamiętam, nie? Ale no, no zaśmiałam się, nie? Pomyślałam sobie, kurczę, no właśnie to, co powiedziałam, tak. Nie? Że mężczyźni dostali jakieś tam bony na sprzęt sportowy, a no ja na wołowinę.